No myślę, że ten termin ustawowy to jest 30 czerwca wypłacania środków finansowych za kampanię 2017 roku. Przypomnę, 70% zaliczek wypłaciliśmy do końca listopada i od 1 grudnia wypłacamy brakujące 30%. Oczywiście, jak zawsze, będą problemy związane z tymi, dla tych rolników, gdzie były kontrole na miejscu, z protokołami. To jest pewien standard, który nam się tutaj powtarza co roku, ale tych problemów nie unikniemy. Na dzień dzisiejszy mam bieżące informacje, że wypłaty postępują i ten wymagany poziom na 30 czerwca jest niezagrożony i myślę, że spokojnie rozumiem rolników, spokojnie możemy czekać na wypłatę, ale rozumiem, że jeśli rolnicy nie mają tej pełnej już płatności, tych 30%, to są niezadowoleni. Ale jeszcze ten miesiąc cierpliwości dla części robimy, aby to przebiegło bez zakłóceń i szczególnie chodzi o programy rolno-środowiskowe, o te wypłaty i wynikające mogą być pewne opóźnienia z tytułu opracowania protokołów z kontroli na miejscu. To zawsze, zawsze było to problemem, tylko jak dotyka pojedynczego rolnika, to jest bolesne. No ale tutaj nie ma zagrożeń.